Hej, witajcie moi drodzy, z tej stronki, no w sumie to Sul, pieprz, pieprz, jest ze mną Madzia. Jestem, cześć! A! I zapomniałam zrobić jedną rzecz. Bo pozbyliśmy się oczywiście Belina. Pomimo, że ja Balinowi już wybaczyłam i w ogóle i wszystko, to jednak wąs z domu. Chociaż Balin też dobrodusznie stwierdził, żebyśmy zamknęły go w piwnicy bez drzwi i okien, ale żeby była lodówka i łóżko. No to będzie szczęśliwy. Ale nie, jednak nie. Co ty robisz? Gdzie się anulowało usługi tego? Gdzie to było? Telefon, nieruchomości. I tu masz usługę współlokatorów i wyłącz. Tak więc Balin został wyprowadzony, zanim poszedł wizu z tytułu rozpaczy za Lindą. Tak. Tego, że oni się tak trzymają razem, więc szkoda ich rozdzielać. Właśnie. No, gej związek, niech będzie dalej razem. W każdym razie, tak, mi w ramach pocieszenia za tą zdradę przysługuje prawo posiadania małego, uroczego koteczka, a Kina natomiast idzie w miasto szukać świeżego mięsa. No chyba, że Wojtek nam zostanie na werandzie. A się zbloczył? No, coś tak. Ale patrz, jaki rodzynek. Pierwszy mężczyzna, który się tu zbloczył. No. On coś myśli o twojej simce. No, a ja nie powiem, co się działo w moim odcinku. A ja wiem, co się działo. No, ona zawsze wszystko wie. Oczywiście, że tak. Czekaj, Magdaleno. Rusz się tu do kompa. Zobaczmy, czy my w ogóle możemy adoptować. Masz, adoptuj. No tak, tylko pamiętasz, co było ostatnio, jak chciałeś mu adoptować? To było dawno. No tak liczę, że już się zapomniało. Wojtku, mógłbyś się odbudzić? Ewentualnie się zamknąć. Dokładnie. My cię kochamy, ale... Magda, dlaczego się dasz w kostiumie do mojego kompa? Bo mi tak wygodnie. Okej. Ja lubię siedzieć w całej bieliznie przed komputerem. Okej. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego Magda nie nagrywa z kamerą. Jaki śliczy ten pierwszy. Ale jest dorosły. Ale on jest dorosły. Też dorosły. Dorosły. Kotek! Rudy! Ja kocham każdego kota, odczepcie. No, ja też kocham każdego kota, ale rudy... Znaczy nie, no w sumie rudy też są fajne. To co, bierzemy fugę? To trzeba będzie ją chyba nazwać jakoś po swojemu, nie? No. Adelaida trzecia wielka. Dobra, ja adoptujmy. Chciałem inaczej, dobra, ale... Nie! Już to jest twój kot, no. Tak. A, to już zaraz mam... Tak. Nazwij ją Iwa, przez W. Tak? Tak. Jezu, trzeba kupić drapaki again. Ale wszystko u mnie ma być w pokoju. I u mnie ma być moje jej legowisko, ma być ten drapak, pudło z zabawkami i miseczka złota. Gdzie ty chcesz to sobie wsadzić? No tutaj, kąt mam wolny przy łóżku. O tu. Magda wzięła na tyrtulanie biednego zwierzątka. Biedny kotek. Drapak tam w kąt. Ten drapak? Tak, ten. Weź... Na razie musi mieć legowisko, bo będzie za małe, żeby wskoczyć do mnie na łóżko, więc daj jej... No niech... No, a może daj mi jej rybkę, będzie sobie spała w rybce. Ale kot może spać w rybce? Wydaje mi się, że może. A dobra, rybkę też niech ma. Jaki to rybkę, wiesz co? Pomarańczowy. No, rybkę taką na środku gdzieś rzuci jakoś pod kątem. O tak oślicznie. O, weź to legowisko jeszcze pierwsze. O to. Może być w tym kolorku. No właśnie tam do kąta. Dziękuję. Miseczkę. Którą? Złotą. To jest złoto? Tak. To
tutaj ci ją gdzieś szczepię. A może tutaj, wiesz, koło książek? O tu. No tam się nie myśli. I tak nie korzystam z tych książek, to co mi za różnica. Dobra. I weź jeszcze jednego tego tyrtolnika na tą, na ścianę. Może być tu. I daj tą kuwetkę, tą laserową do łazienki. Czarna, nie różowa. Na pewno nie różowa. Na pewno. A czekaj. Na co? Wywalę ci jedną szafkę. Dobrze, może być. O. I chyba wszystko, co... A, jeszcze zabawki dla kotka. Mam nadzieję, że tam wejdzie. Jakie zabawki dla kotka? No te w pudełeczku, no to takie same, co mają, masz. No to będą... Dobra, może się nie zagryzą. Nie, no pewnie będą się kochać. Dobrze. Wiesz, to wyłącz. To łazi po domu. Kamil? Ogarnij psa. Właśnie nasz pies jest tak nieszczęśliwy, że zaraz nas... Że zaraz nam psa zabiorą i tyleśmy kota widziały. Ale Kamil się nie zbadził, bo... To znaczy Kamil Wojtek, bo gada z kimś. Co mu nie pasuje tam? Ja już chyba wiem, co mu nie pasuje. On w szkielet wlazł. No. Wojtek, jak ty chcesz szkieleta wsadzać do dupy, to potem nie jojdź, że kurwa nie możesz go wyciągnąć. Tak, postaw tego szkieleta z drugim rękiem. Czekaj, bo nie mogę go złapać. Złap go za jajo. Ale ja nie chcę łapać Wojtka, tylko szkieleta. Czekaj, bo jestem w ogóle piętro wyżej. Nie, dobrze byłam. O Jezus. No, nie stoi. Wojtek, na przyszłość w szkieleta się nie wkłada różnych części ciała. Boże, powiedz, że on był moim mężem kiedyś. Kiedyś. Na razie jest moim facetem. No. Idź, zjedz sobie i się pobaw pieseł. No, a my czekamy jeszcze na kotka. A co ja ogólnie rzecz biorąc jeszcze robię? Nie wiem w sumie, co ty robisz, ty się opierdzielasz. Robisz, żebym miskę napełniła dla kota. Wymienić balina na kota, całkiem spoko deal. Podoba mi się. Sorry balin, ale kotek! Przynajmniej mnie nie zdradzi, będzie mnie przytulał, grzał, kochał. No. I ogólnie olewał, jak każdy kot. Nie to, co ty balinie. I nie będzie się kot puszczał. No. Magda, wykąpisz psa. Jo, kotek. Nie będę kąpała psa. No wykąp psa. Balin był od tego. Balin był od tego. Ja mam teraz kota. Muszę kota wziąć, zatyrtolić do siebie, do pokoju. Wykąp psa. Jutro. Jeszcze nie śmierdzi. No właśnie śmierdzi. To go wyczesz, nie będzie śmierdził. Ja maluję. Stoisz i się gapisz na portret Wiza. Właśnie dlaczego Wizu jest na naszej ścianie, skoro się wyprowadził? Weź go od stosunku do tej ściany. Nie, no nie se zostanie. Dobra, daj mi kotka mojego. Czekaj, bo on ma za krótkie nóżki, żeby wyleźć na piętro. Już go zaraz wezmę. Jak ty masz lepsze relacje z naszym psem niż ja? W dodatku moja połowa psa nie śmierdzi, tylko twoja. O. Ta! No i jeszcze czego? W którą mam bańkę to przesunąć? Gdzie jest nasze maleństwo? W sumie to twoje maleństwo. Ale będzie naszym, bo jest kotkiem. Jest mały, jest słodki, więc... Dobra, jest mój, ale ty masz prawo do głaskania go. Chodź, jakie maleństwo. Weź go na ręce. Podnieś zwierzaka. Podnieś i teraz do mnie do pokoju. U nas w domu tyle schodów, żeby jedno zwierzę nie będzie miało którędy łazić. Na razie nie dorośnie. Przetentegowałam. No właśnie widzę, że przetentegowałaś troszkę. Wywal ten portret Wiza. Nie, ja chcę mieć portret Wiza. Wizu mnie nie zdradził. No nie, tylko rozpaczał, bo jego kochanka umarła, nie? W sumie... No. O, ho, ho! Wizu! No widzisz? Mówiłam.
kocham ją i daj. No, sweetas, nie? Może tego zwierzaka na mnie zabiorą. Nie no, ja będę o kotecka dbała. A ty tego kotecka gdzieś nie położyłaś? Kam... No, okazałeś... Kamil, do wynędzy zostaw ten stół bilardowy. Kamil. Weź kliknij na naszego koteczka. Żeby się znalazł. Magda, czemu rzuciłaś koteczkiem? A ty mi kazałaś przynieść tu koteczkę, czy iść samej? Miałaś tam ikonkę z koteckiem. Wiesz, go jeszcze raz podnoś, kotecka. Co to tu biega, to małe i dziwne? Okej, okay, super. Kotek, poluj. A widzisz, jaki ma słodki pyscek. Oj, oj, oj. Max, ty, ona nie ma ogonka. Tylko biedronka, nie ma ogonka. No i nasz kot. A dorobi mu się później. No i weź się na pokój, tam u mnie. I weź tu... Odłóż zwierzaka tutaj. Coś nie bardzo masz na to ochotę. No co z tym zwierzakiem nie tak? Znowu jakieś trefne zwierzę. Weź go. Oj, najwyżej go cheatem się tam wrzuci. Magdaleno. No bierz tego kota. No sprawdź, czy go na pewno biorę, bo znowu znam przelecję i na darmo tyle lat taniej, nie? Dobra. No, już idzie kotecek. Bo telefon zadzwonił i wiesz, odłożyłam kotkę, żeby się nie przestraszył. Magdy, priorytety, odbiorę sobie telefon i sobie pogadam, no. Kotek to kotek. I rzuć tu tym kotem. Miska napełniona. Dobra, to ja chcę jeść. Może sobie skorzystaj sam pierwek, już jesteś przy kibelku. Dobrze. A weź kotecka. Nie, koteckowi zdecydowanie trzeba będzie dorobić ogonek. Zrobimy i obrożę. No. No, weź go w rybę wstać. To teraz go przerabiamy? No widzisz, nie ma opcji, śpi. No to ma legowisko. Jest zmęczony. Jezu, no. To jest ocelota, fuj! Mi pasuje. Fuj, panterka, fuj. Mi na takich rzeczach pasuje, mi nie pasuje w elementach własnego ubioru ewentualnie. No, jak smiałcy. Magda, weź mi szybko przepisz cheat'a, jak możesz. Bo mi się go szuka z nieco. Ale co, teraz będziemy przemieniać? No doróbmy mu ogonek, niech będzie śliczny z ogonkiem. No to przerobimy go na kolejny odcinek. No i będzie, na razie niech sobie będzie się jeden zostuje. Odcinek z brzydkim kotem męczyć. Tak. Całe życie z brzydkim awatarem u mnie się męczysz i co? No to fakt. Hej, co jest do jedzenia? Naleśnika, co? Naleśnika i spać. A weź kliknij jeszcze na mnie później. Znaczy tak, spać, no, ale weź kliknij. Się człowiek siostry dorobił wyrodnej. Te. I weź tutaj, weź wróżkę. O, ale Anka... Nie wzywaj. Anka, jej. Jak się znowu zbudzisz... Ale ja nie wzywam, ja chciałam tylko sprawdzić, ile tych wróżków tam mam. Kamil znowu coś nawiedza. To zobacz co. Weź w znajomków. Tam jest Kamil, kliknij na niego prawym i zobaczymy, czy mam telepa. Ty w nim zakochana jesteś. No może póki co jeszcze pomęczę Kamila. A to męcz Kamila. Tyrtoli tego! Co faceci mają z tym dinozaurem? Wojtek z tego gdzieś wsadza, Kamil w niego wchodzi. Kurwa, zostawcie go! On już nie żyje! Ale wiesz co, on ma taki fajny kościany ogonek, to pomyśl, gdzie facetowi on może fajnie wchodzić. Dzięki Magda, teraz mam tą wizję. Naprawdę ci, kurwa, dziękuję ci! Proszę, skarbie. Kamil teraz nawiedza mój kibel za to. A ty tam przez chwilę srałaś. Ja tam nie srałam, dziewczynki nie... Jak, nie wyłaziłeś? Dziewczynki nie srają, naucz się w końcu. Ja. Dziewczynki, nie wieloryby. Co powiedziałaś ostatnio, że my już takie spasione, że wieloryby jesteśmy, bo ciągle jemy ciastka. Swoją drogą, no ale... No.
A widziałaś kiedyś kupę wieloryba w morzu? Nie, więc wieloryby też nie srają. Nie byłam nigdy w morzu. Nie byłaś w morzu. No nigdy. Serio? Boję się wody. Serio. Serio się boisz wody? Oczywiście, ja się nad jeziora boję. To masz siostrę, która ma licencję młodszego ratownika i... Okej. No dobra, ja mam licencję ratownika pierwszej pomocy, to się uzupełniam. Też mam. No. Muszę cię zmartwić, ale też mam. Ja sobie śpi. Wiesz co, zajmij się swoim psem, kot jest mój. Nie. Kupmy sobie jeszcze żółwia. Nie chcę żółwia. Co ty robisz właściwie? Śpię. No to przyśpiesz to, a nie będziemy oglądać przez 10 minut, jak wszyscy śpiał. Ja gerwadzę jeszcze o butelkach z nogu, sini, no. Serio. Kamil znowu lata. O, Kamil buszuje za to. O, ta Lafirenda będzie... buszuje. Trzeba ją śledzić. A Lafirenda skąd wylazła? Boże, nawiedzony dom mamy. Ja apeluję do Dominika, żeby wybudował nam normalny dom z małą ilością schodów, drabin i na równym terenie, bo my się chcemy przeprowadzić. To napisz do niego maila. To muszę znaleźć jego maila. No, gdzie ta picza się schowa? Przestań! Głupia krowo, przestań nawiedzać, tylko się chowaj! O, Biedronka miła, a to i tak miła, jak ona będzie się chowała, to i tak nie podlezie do swojego nagrobku, tylko się rozpłynie. No, ale gdzieś w okolicach powinna się tam. Bo oni przecież wyłażą z tego. No, wyłażą. Kamil wylazł ładnie, kulturalnie. No ty wreszcie! Obudziła ciebie. Po! Zrąbana koleżanko. No zresztą ona nigdy nie była naszą koleżanką, proszę ciebie. No nie, ale chciałam tak jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Się mówi, co torbo. O! O, Kamil do ciebie przyszedł. Dobra, to do łóżka z nim. No Kamil, no ale jak już tu jesteś, to czekaj. Kamil, stójże. To spauzuj, kobieto, spauzuj. Masz barabara. Albo zrób sobie dziecko ducha. Będziemy kochały jak własne. Tak? Tak. No dobra, znaczy, ja się zdecyduję, szczerze nie chciałam dziecka, ale zdecyduję się na to tylko właśnie dlatego, że to będzie dziecko duch. I to będzie dziecko z CTSG, a CTSG jest taki jakby nie patrzeć inteligentny. To jest szansa na to, że to dziecko będzie miało... Jakby nie patrzeć. Nie, no Kamil jest tak jakby inteligentny, więc spoko. Biorąc pod uwagę, że on nie lubi dzieci, to akurat tak, ja z nim dziecko, Magda z nim dziecko. Właśnie, a kupiłaś ty w końcu ten... Jakie ja z nim dziecko? No ty z nim dziecko. Gdzie? Ja nie chcę z nim tu dziecko. Nie, nie tu, tylko ogólnie. A to ogólnie, to tak, no, to już wiesz. A alimenty chłopa zabiją. Jeżeli zobaczycie w najbliższym czasie, że CTSG dodaje coraz więcej... W ogóle mogliście zauważyć, tak? Był u niego na kanale trochę taki przestój i teraz nagle zaczyna coraz częściej dodawać filmy. No musi zarabiać hajs na kolejne dzieci. No. Tak. Słuchaj, czy zaszłaś? Zaszłam. Super. No, a jak się nie urodzi duch, to będzie spóźniona aborcja. No i zrobi. A zobacz, czy ty możesz już kupić tego kamienia filozoficznego, żebyśmy Kamila ożywiły. Ale ja nie wiem, czego chcę ożywić. On jest taki fajny, taki różowiutki. Dobra, ja już nic nie mówię. Wskrzesimy Kamila, tylko się upewnijmy, że się urodzi duch. A jak nie, to jeszcze raz zrobimy dziecko. O, mogę. Ale kupić już możesz i możesz postawić. A czy ja wiem, czy już chcę kupować? No to jak chcesz. No, zrobiłam z nim to dziecko, to już go wskrzeszę. Ale w ogóle, co jest ze mną ostatnio? Tak to było, nie chcę zwierząt, nie chcę tego. Teraz nagle bierzemy kotka. Dobra, to bierzemy kotka, zrobię sobie dziecko, a tu sobie zrobię dziecko. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Nie wiem. Ja też ciebie troszkę nie rozumiem, no ale spoko. To wszystko hormony. Wszystko przez mistera! No, rozjuszył ciebie, chłopże, ha. Zobacz, co ja robię. No wszyscy się dziwią, co ostatnio w takim... Weź się z Koteckiem chcę pobawić. Będziesz budzić Kotecka. Idzie spać znowu. No zobacz. Nuśko macha.
Dlatego chcesz obudzić, bo się chcesz z nimi bawić. Będzie jeszcze bardziej słodki. Zrób na nim och. Weź w uczucie, daj mu tą dłoń powąchać i zobacz, co ja chcę z tym, z lampą Gina. Życzyć sobie więcej życzyć. Nie chcę. Już nie mam co sobie życzyć. No. Dobra, już wiem, co chcę sobie życzyć. To Gina później trzeba obudzić. O, weź tam jeszcze go, no, weź uczucia. Weź do niego mów i daj przysmak. No weź go też Czemu mu wyglądasz jak Yeti? Magda, prosiłam cię, żebyś się ogoliła, tak? On mówi, że on był wychowywany przez Yeti i myśmy go ocaliły, jest wdzięczny. Po prostu Magda nie ogoliła nóg, nie? Ale widać, co łysy, ale stopy mam brudne. To ja nie wnikam, czego ty tam nie ogoliłaś, co on widzi i twierdzi, że jesteś Yeti, Magda. Naprawdę, nie chcę tego wiedzieć! Po prostu nie chcę, ale dziękuję, bo sobie to właśnie wyobraziłam. Nie! Super. Nienawidzę swojej głowy za to po prostu. Obetnij. Chciałabym, ale się nie da. No. Dobra, weź wzmocnienie i pochwal, że się czyści. W ogóle zobacz, jakie ten kot ma cechy, bo myśmy sobie na cechy nie popatrzyły, tylko schludna, ja oczywiście popatrzyłam na cechy, jest schludna, jest geniuszem. No, czyli widzisz. Totalnie do nas nie pasuje. Dobra, ja idę jeść, a kot idzie drapać. Weź tam, o tu. Tak. Magda, wiem, gdzie się idzie kotem drapać. Serio? To mój pokój, ja go lepiej znam. Ta, na bank. Co chcesz jeść? Zupę. Zupę i podprysznic chcę. Chcę. A potem zaproś mi tutaj Wertezę, trzeba odnowić mój związek. Warto jest zostać zielony na rzecz Balina, ale że Balin chciał zdradzić Magdę, to nagle wiesz, jest z powrotem w kręgu zainteresowań. Tak. Gdzie tu do jasnej cholery jest Wertes? Oj, będzie z nim problem. Muszę sama do niego pójść. Może weź z nim pogawędź. Nie, on nie będzie chciał ze mną gadać, bo jest obrażony. Idź, słuchaj, do sklepu z miksturami. Nie, mam jeszcze lepszy pomysł. Dawaj Gina. Coś tak czuję, że ktoś będzie chciał natychmiastową miłość. Tak. Niech się ten niebieski pierdół do czegoś w końcu przyda. Jak to ciężko sobie w tych Simsach życie ułożyć, no. Nie, no masakra. Kiedy ty żygać w końcu będziesz? Nie wiem, mam nadzieję, że nie za szybko, chociaż jakby nie patrzę, co ja idę robić. Właśnie aha, nie bo chciałam iść psa kąpać, dobra. Twój pies nie ma wstępu, do mnie idź na dół, do siebie. Ten pies miał być już wykopany wczoraj. Wykopany. Ale no, chciałbym zauważyć, że to Dina jest również twoim psem, więc nie możesz mi powiedzieć, że nie ma do ciebie wstępu. Dlaczego nie chciała wyjść? Puść. Stwierdziła, że nie chce u ciebie. O nie, nie będzie u ciebie. Dlatego mówiłam ci, że moja połowa psa nie śmierdziała. No. No idź, że sikać psie, a później jedz i się pobaw. O, mój dżin się wścieka, weź go tam. Już. Kopnij. Nie chcę kopać twojego dżina. Weź wypowiedz następne życzenie. Które to już? 15 w tej chyba serii? Chyba tak. Weź miłość, tak? Co tam znowu płaczesz? No i szukaj tutaj tego. Wypłasza mojego. Wertes. Jest Wertes. A potem może zaprosić oczywiście Wertesa, żebyśmy się tak wzyknęli pokojowo. Nie, no oczywiście. I oczywiście wyprosić Gina. O, już tam nieprzyzwoita. Właśnie, Balina zaproś, bo ja z nim nie zdążyłam zerwać. Oj tam. Najpierw Balina, musi być po katolicku. Nie, dawaj, już zaszalej się raz w życiu. Już nie udawaj takiej porządnej. A to już nie moja pierwsza nieprzyzwoitość, pragnę ci zauważyć, nie wiem, no czy pamiętasz. Cały czas jesteś nieprzyzwoita. No właśnie. Gdybyś była cały czas przyzwoita, to byś nie była moją siostrą, bym się ciebie wyrzekła. No tak, tak jak na samym początku. Dokładnie. No idź później spać, jesteś w ciąży, musisz się wyspać, a Magda tam będzie krzyczeć za ścianą. Umyj się najpierw. No, już się umyłam magicznie. O, Wertes. Nie. Zobacz, przyszedł Wertes w sukience. Tak, może wyobraziłam sobie właśnie Werteza w sukience.
Pozdro, Wertes, nie rób tego nigdy. Weź, że ja na dół zaszła już do Wertesa, zanim... O, przyszedł właśnie. Weź, zaproś do środka. Więcej. Mnie tu podzwoni, jak śpię, oczywiście, że mnie. Magda, czemu ty mnie zaprosiłeś w... Czego za... Nie wiem, zszukaj tego Wertesa, bo niby w grupie jestem, więc on gdzieś tu powinien być. Gdzie on po raz? Wertes! Weź na znajomków i prawo. No, tak będzie szybciej. Mamy jakieś rybki? No, mamy. Rzeczywiście mamy. Dawaj go na romantyczny, czy coś tam, oflirtuj z nim, pocałuj go. Niech sobie przypomni stare czasy, jak to było ze mną. I co, w ruchalni? A może być, bo tam ja chyba jeszcze nie urzędowałam. No ze mną urzędowałaś. No ale nie z żadnym mężczyzną. Miała randka, chciałam się podzykać tylko. Wertes, nie zapędzaj się, hello! Nie no, najgorzej jest, jak tak sobie weźmiesz chłopa, tylko żeby go poruchać, a on myśli, że wiesz... Jak już sobie wyobrażę, no. Nie wiadomo co. I to podobno kobiety mają z tym problem. Ha. Właśnie widać. No, akurat. No już chyba tam się położyłam, nie? Tak właśnie. No chyba jeszcze nie. Jeszcze nie? No już płaszczysz dupę, no to co jest? Tak. Masz bardzo. Jezu, bym ci przeklikała coś innego. Ja jeszcze jednego dziecka nie urodziłam, daj mi spokój. No, mdłości się pojawiły. Co robi Kamil? Nie wiem. Pewnie siedzi w na... Ej, śpi sobie z... Aha, tu czekaj, Magda, bo tu trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz. Co? Gdzie jest nagrobek Kamila? A co ty chcesz od niego? Chcę sobie... Aha, bo Kamil wyszedł teraz. No bo mógł z tego przerzuciła do siebie. Ale Kamil był moim partnerem, to mi przysługuje nagrobek, a tobie ciało. No tak niekoniecznie ciało. No a co ci leży? Wolisz spać z nagrobkiem czy z ciałem? Czy śpię z duchem, więc to tak średnio ciało. No, no ale takie astralne ciało, no. Właściwie Kamil z tobą mieszka. Weź tego. Weźmy sobie Wertesa tutaj do mnie. Chociaż nie, ja już mam kota. Dobra, nie chcę Wertesa w domu. Niech Wertes mieszka u siebie. Biedle te chłopy z nami. Tak. Wertes jest no, zastanówcie się, dlaczego Kina też mieszka zawsze sama i z trzema kotami. No. No bo, tak. Ja nie powiem nic teraz, bo no. Jak już sobie idę sama do toalety. A gdzie jest Iwa? A, jest, widzę. Jest. Zobacz, czy ona ma wszystko spełnione. Ma, jest szczęśliwym koteckiem. Tak, się przewracam. Pies oziło też. A Kina idzie wymiotować. Nie idę. Idź ja. Nie. Kamila. Ty się zastanów też, jakie dziecko nazwać ładnie. O Jezus. O Jezus. Trzeba coś będzie wybrać. Zrobię sobie Kamila Juniora. Może być. A jak będzie dziewczynka, to będzie Kamila. Może być. Chociaż powiem ci, że ostatnio miałem jakiś taki pomysł na męskie imię, które mi się podoba. Alan. Anal? To będzie Kamil Junior. Okej. <Okay. laughs> Tak, tak na wszelki tutaj. Wypadek, to by się ciocia Madzia nie pomyliła. Magda, ale... A gdzie mały Analek się bawi teraz? W dupie. Tak.
Co ja znowu od tego Werteza chcę zobaczyć? Chcesz z nim flirtować, to się nie krępuj. Oj, dobra, bzyknij go jeszcze pod wanną. Dobra. Co ja mam z tym? Postaraj się o dziecko dzisiaj. Instynkt macierzyński ci się włączył. Mister T! I Kamil CTSG! Ale co, patrz, jemy sobie razem, jakie to słodkie. On się patrzy, jak ty jesz, i tak patrzy. Dałaby trochę, wszystko wpierdoli. No, dalej. Hello! Mam noszę jego dziecko? Mam noszę jego dziecko. Noszę. Tak, mam noszę i dziecko. Mam noszę. Nowe imię kina wymyśliła, mam noszę. Czekaj, Kamil, pościel wymieniona, to dawaj. Co to kurde jest? No skrzacik nasz. On już z 5 odcinków tutaj siedzi. Wszyscy nie widziałam takiego skrzacika w Simsa. No co, ty coś ci pokazywałam nawet na jednym odcinku. Tak? Jezu, już skleroza cię dopada. Ja muszę czasem słuchać tego, co ty do mnie mówisz. No czasem. A ja co robię i gdzie? No ty tyrtolisz Wertez. Nie. Co ty robisz w pokoju naszego lokaja, Magda? Na radiu się gapie, nie widać? Weź kotka pogłoskaj. Weź uczucia, gładź. Potem daj mu dłoń obwąchać. I będzie z niego. Wertes w samych majtkach, tak, no weź! No ty jesteś się tak na dole i go nie widzisz. No ale no tak... Szukaj lepiej Kamila, bo zaraz znowu wymiotować będziesz. To właśnie gdzie jest Kamiś? Kamilku! Ale Kamil chyba tutaj poczuwa się do ojcostwa, bo nie schował się do tej, no. Do urny. Klikaj najpierw na niego, obudź się, bo będzie ci spał. Kamil. Ej, nie mogę go obudzić. No duchy to mają mocny sen. Kamil, ruszaj dupska, nie będę tam leżeć wiecznie. Ale jesteś wymiotować. Nie, no. Leżeć. Dobra, ja chcę spać. Czekaj, bo tu Wertes coś robi. No co, chyba Gerwazeusie się nie podoba ten. O, Wertes sobie idzie. Ja wiem, czy świetna randka, coś tam było. No zaruchał dwa razy. A było w końcu pod prysznicem? Było. A to jakieś tak szybko, że nie zatrybiło. Wertes, na przyszłość się trochę bardziej postaraj. A więc ja przyszłam do Kamila tutaj, go wyruchać tutaj. No a ile będziesz czekała na niego tam? W sumie to czekaj, ja sobie tylko kliknę, żebym ukończyła obraz. Mhm. No, znaczy nie klikaj jeszcze, bo ci się tak anuluje, bo idziesz wymiotować. Uroki ciąże. A jak urodzisz bliźnięta? Nie. Moja synka ma zakaz rodzenia bliźniąt. To trojaczki. Zakaz rodzenia więcej niż jednego dziecka. O, poszłam rzygać do ciebie. Spoko, umyj jego kibel później. No, jasne. Wodę spuściłam, możesz się cieszyć. Cieszę się. No widzicie, jaka radość. A czy wy się cieszycie, jak ktoś, kto z wami mieszka, spuści wodę? Na przyszłość, jeżeli ktoś, kto z wami mieszka, spuści wodę, podejdźcie do niego, przytulcie, powiedzcie dziękuję, cieszę się, że to zrobiłeś, a nie tylko płaszczycie dupy przed kompem i myślicie, że to wystarczy. Radość z małych rzeczy, ludzie, radość z małych rzeczy. Magda, czy ty się cieszysz, jak ktoś u ciebie w domu spuści wodę? No widzicie, jak się cieszy? Jej mąż rano wodę spuścił, do tej pory radosna, no. Skubana! Już mi przeszło. A wróci z pracy, spuści jeszcze raz i będzie do rana się cieszyć. Magda to naprawdę potrafi znaleźć taki, wiecie, taki naprawdę malutki element do radości w życiu i później chodzi cały dzień uśmiechnięta, no. No bo
trzeba się wszystkim cieszyć. Nie wiesz, nie nauczyli w szkole. Nie, no i oczywiście wiem, ja się do tego stosuję. Też się cieszę, jak ktoś spuści wodę. No właśnie. To jest takie naprawdę radosne wydarzenie. A dodatkowo jak jeszcze tatuś zielony papier pasujący do kafelków przyniesie, to już szło na cały rok radość. Ostatnio kupił biały. O, będę musiała zwrócić na to uwagę. No. Co ty właściwie malujesz? Właściwie to miałam malować Toadina. Chyba... No to chyba to Toadina będzie, na razie przypomina jakąś owcę, no ale dobra. No to niewielka różnica. Tak. Magda śpi, kot tak śpi. Gerwazy wstał. Jestem ciekawa, czy nasz koteł to tam wejdzie. A jak wejdzie, chodzi? Czy że wyjdzie? Już chodził dwa razy. Ktoś ci wlazł w łóżko. No zgadnij kto. No powiem ci, że typy są dwa. Ale mam nadzieję, że to wredny Kamil. Dobra, weź mnie do toalety i pod prysznic, skoro to się jeszcze tyrtoli. No a kto by inny? U mnie się Facebook odezwał, nie przejmujcie się. Standardzik. Ktoś pewnie skomentował to zdjęcie Wojtka, które wczoraj skomentowałam. Z okiem? Mhm. Kamil se kima. Skończyłam tą dinę? Nie skończyłam. To idź ją, dokończ. Nie no, czekaj, bo mała simko jest. Co ty robisz? Kina, no czy ciebie powaliło? No spać, w ciąży się nie pije kawy. Ja chciałam lekkie cappuccino. Ty i tak spać nie będziesz mogła. Na mnie kawa nie działa, pamiętaj. No w sumie, to ja mam schizy po kawie. Masz. Słuchajcie, siedzimy wczoraj z Wojtkiem. Coś tam sobie gadamy, że bo... Magda pewnie kawę sobie strzeli, bo miała nagrywać wieczorem. Wojtek tak, ja nie lubię, jak Magda pije kawę. Mówię, ja też nie. No bo jest taka dziwna, no jest. I krzyczy na mnie też. Nie piłam wczoraj kawy. No, ale ogólnie tak łączymy się w bólu z Wojtkiem pod tym względem. Spoko. Magdaleno, ty, moja droga. Może mi ugotujesz coś takiego ciążowego? Albo wiem, nauczysz się nowego przepisu jakiegoś takiego. Kaszkę manną? Myślę, że, sobie, co tam chcesz, myślę, że stek z polędwicy z wołowej będzie lepszy na ciążę. Fajna sprawa. Czego nasz pies do tyłu chodzi? Bo lubi. Tak. Takiego, wiesz, moonwalka na kurwia. Ty masz chyba zablokowane drzwi dla zwierząt, wiesz? To odblokuj dla zwierząt. W ogóle teraz mogą być odblokowane, bo jełopy z nami nie mieszkają. Serdeczne pozdrowienia dla Balina i Wiza. To odblokuj swój gabinet w dwóch drzwiach. W sumie w jednym wystarczy. W sumie. To jest, wiesz... A, wiem, co chciałam, żebyś zrobiła. Nakarmiła krowokwiat. Dobrze. Pan znowu kogoś wpieprzy. Co kotek robi? Myje się pod ogonkiem. Którego nie ma. De facto. Nasz kotek myje się pod ogonkiem, którego nie ma. No to już takie życie. Dobra, słuchajcie, kończymy, bo za 20 minut sobie pójdziecie do Magdy. No u mnie też się działo, że chopo. No. Także co, zapraszam was na za 20 minut do Madzi, później do mnie na, czy jutro do mnie na czwóreczkę. Tak. Zobaczymy, czy nam się uda. Zobaczycie, co się urodzi. Tak. Zapłać to. No już. Dobra, to co, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina, ze mną była Madzia. Byłam, pa pa. Trzymajcie się i cześć.